Czy ktoś z was jeszcze pamięta ten tramwaj na Gocław? A może seria Wizjoner poza prawem? Tutaj jedziemy sobie przez Powsin na Kabaty z Lembertowa. Mamy stację 9449 Bora Komorowskiego Umańskiego. Ok, czyli skrzyżowanie trzech ulic, świetnie. Natomiast dlaczego mówię o bambaju na Gocław? Jeżeli ktoś to pamięta z warszawskiej polityki, ten bambaj, co ma jechać parkiem, będzie zawracać tutaj. Jesteśmy właśnie na miejscu. Będę relacjonować wam tą, w sensie tą budowę też co miesiąc, jak zacznie się budowa. Tak samo jak bambaj na winnicy, tamten będzie co dwa tygodnie akurat. Bambaj przyjedzie prawdopodobnie gdzieś tędy, w sensie muszę sobie jeszcze przypomnieć dokładnie, jak będzie jechać. Bo były dwie opcje, albo będzie jechać tędy, albo będzie jechać na okrągło tą linią. I to na okrągło mi się bardziej podobało, ale no, mniejsza z tym. Tak czy siak, na tej pętli by sobie będzie zawracał prawdopodobnie. No, natomiast tu dużo mówić. My jedziemy, teraz jedziemy mostem Siekierkowskim prosto na Mokotów Dolny, tak bym powiedział, no. No ma, co tu mówić, zaczynamy. A, no oczywiście z nową perspektywą, z mostu będzie, na Warszawę. Tu dużo mówić. Jedziemy dalej. Gdzieś tam rower. Witam was tutaj, cześć Częstochowa. Zapraszam was na 75. odcinek z A Wizjoner poza prawem na Wetutillo. Od razu teraz powinnam się pojawić odliczanie do metra warszawskiego. Jeszcze do nich nie dzwoniłem, zadzwonię do nich już kulturalnie w poniedziałek. Zresztą w poniedziałek mam dużo telefonów do wykonania, ponieważ w poniedziałek wszyscy zaczynają znowu pracować. I co tu dużo mówić, jedziemy. Jesteśmy obok pętli autobusowej i przyszłej tramwajowej Gocław. O, kule noga. I od razu mówię, to było przed kwarantanną nagrywane, jakby ktoś tam miał jakieś do pytania, to proszę spokojnie. No i tak, Gocław położona w południowej części Pragi, ograniczona od północy ulicą Ostrobramską i Aleją Stanów Zjednoczonych, od zachodu planowaną trasą Tysiąclecia, która już jest, od południa Wisłą, a od wschodu Aleją Wieniawy Długoszewskiego. Okay. W skład współczesnego osiedla Gocła wchodzą cztery mniejsze osiedla: Orlik, Wilga, Jantar, Iskra. W północnej zachodniej części obszaru Gocławia znajduje się również osiedle Przyczółek Grochowski. Tylko że Przyczółek Grochowski to jeszcze ma tam takie inne rzeczy. Historia. Pierwsze wzmianki dotyczące Gocławia jako wsi zwanej wtedy pod nazwą Gościwiec, jakoś tak, pojawiają się już w połowie XII wieku. Jego własnością kanioników regularnych z Czerwińska, a potem kapituły płockiej. W 1580 roku wieś liczyła 6,8 łanów, czyli około 113 hektarów. W lipcu 1656 roku w pobliżu wsi odbyła się wielka trzydniowa bitwa między wojskami polskimi i szwedzkimi. Wieś została całkowicie zniszczona, ale z czasem się odrodziła. Jeszcze chwilę. W 1775 roku Gocław wraz z Krępą Gocławią liczył zaledwie 16 domów, zaś w 1780 roku został zakupiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wieś weszła w skład ekonomii warszawskiej. W 1827 roku Gocław liczył 22 domy i 168 mieszkańców. Ale tam byli napakowani. A w 1912 roku 497 mieszkańców. W XIX wieku obszar Gocława należał do rodziny Wolchmarów, z których to inicjatywy wybudowano wał gocławski, a potem także wał międzyszyński. Miał to na celu
ochronę bardzo żyznych terenów Kępy Wrocławskiej przed wylewami. I tak, jechaliśmy przed chwilą obok kanału, który jeszcze tutaj możecie widzieć, tam kątem oka zobaczyć. To jest kanał Nowa Ulga i o nim bardzo chciałem wspomnieć. To jest kanał meliomacerycyjny, który, jeżeli ktoś był na lekcji geografii, wie o tym, że jeżeli dobrze bym to przeczytał, to jest taki kanał, który po prostu do wylewów i jeżeli więcej pada deszczów, to tam po prostu to wszystko spada. Zbudowany przed II wojną światową w celu osuszenia bagiennych terenów Wawra i Wrocławia. Jego powstanie było prawdopodobnie związane z osuszaniem okolicznych terenów pod planowaną budowę lotniska Gocław, które nie powstało, ale tego nie wiedziałem. Kanał rozpoczyna swój bieg przy ulicy Luceryny, wypływając z kanału Wawerskiego, a następnie płynie wzdłuż ulicy Mikołaszewskiego, Traktu Lubelskiego, ulicy Zatowskiej i dalej wzdłuż trasy Świerkowskiej, którą właśnie jedziemy. Tu jest bardzo ciekawy podjazd, jak widzicie też tam. Się trochę nakręciłem, ale nigdzie nie zszedłem, co najważniejsze. Dalej. Aż do Wisły, do której wpada na wysokości mostu Świerkowskiego. Długość kanału wynosi około 5 km 600 metrów na odcinku wzdłuż trasy Świerkowskiej. Kanał stanowi popularne miejsce spacerowe dla mieszkańców okolicznych osiedli. Ciekawe, czy teraz tam jest dużo ludzi. Budowle hydrauliczne i tak, obok mostku przy ulicy Leśniczówki i przy kanale Gocławskim. Okej, okay, jakieś ciekawe miejsca. O, galeria jest, nawet zdjęcia. Na szczęście do niej musimy. Jak widzicie, tutaj jest bardzo piękny zakręt. A nie, myślałem, że tutaj trzeba było wykręcić i się zawrócić. Na szczęście nie. Po czym tutaj jest, nie, tutaj jest dobry zakręt. Bo tu jedziemy ładnie, szybko, jak widzicie, do góry. Przy okazji wjeżdżamy na most pewien. I tutaj się ładnie pedałuje. No i tak, po środku tam, z czego nie widzieliśmy, był jeszcze wcześniej, zanim tutaj wjechaliśmy, przez to była przepompownia w Luszcze. Natomiast my teraz jedziemy właśnie na dole i jest właśnie nasz kanał. Nowa Ulga, a my wjechaliśmy w tym czasem na jeszcze wiadukt, ale za chwilę to będzie już most Ściekielkowski nad Wisłą. I tak, po środku mostu zatrzymamy się, bo ja sobie zrobiłem punkt widokowy. I teraz tak, coś tu jest napisane na mapach. Jest punkt widokowy na wieżowce w Śródmieściu. No i właśnie ja z tego skorzystałem, jak możecie domyśleć. Będzie krótkie pokazanie nagrania tego. Natomiast co najważniejsze, w tym miejscu właśnie, gdzie się mniej więcej zatrzymałem, jest połączenie mniej więcej trzech dzielnic, tak można było powiedzieć tam. Faktycznie Praga Południe jest trochę dalej za Wisłą, jakieś około 10 metrów, no może przesadziłem, jakieś około 50 metrów dalej jest faktycznie Praga Południe, ale mniej więcej w tym rejonie jest u styku Praga Południe, Mokotów i Wawer. Także naprawdę dosyć dużo i później od razu wjeżdżamy w Siekierki. O, jedziemy. No i teraz tutaj sobie przerzucę podgląd, abym widział. Jak widzicie, dużo ludzi się zatrzymywało, żeby sobie właśnie popatrzeć na te piękne widoczki. No co tu dużo mówić. Ja się jakoś szczególnie, bym powiedział, nie dziwię, no bo naprawdę ładne tutaj były widoczki. O, proszę bardzo. Widzicie zresztą sami, że naprawdę to nieźle wyglądało. Szkoda, że było pochmurno, ale i tak całkiem nieźle. Jedziemy dalej. No i tak jak tutaj powiedziałem, jedziemy dalej, więc co tu dużo mówić, jedziemy dalej. Więcej o moście Świerkowski. Most Świerkowski, najbardziej wysunięty na południe most drogowy w Warszawie. Póki co, aktywnie, bo most południowy w teorii jest już wybudowany. W taktyce nie miałem jeszcze okazji sprawdzić, bo nie mam drona i nie mam okazji jakoś tam ostatnio być. Chociaż jest jeden odcinek poza prawem, który nagrywaliśmy pod mostem, właściwie na wale. Ale mam mniejsza z tym. W Warszawie łączący Mokotów i Wawer. Budowany w latach 2000-2002 jako część traktu trasy Świerkowskiej. Konstrukcja mostu podwieszona jest na 54 linach nośnych na dwóch około 90-metrowych pylonach w kształcie litery H, jak. I dane co to naszego mostu jest dużo ciekawostek. Za chwilę skończy się niestety podląd z kostki, bo stwierdziłem, że będę oszczędzać trochę więcej baterii. Dane techniczne. Długość 500 metrów, szerokość całkowita to jest od 33 metrów do 43. Szerokość jezdni to jest 2 razy 2 pasy po 10. Po 2 razy po... A, bo są dwie części jezdne. 2 razy po 10,5 metra.
Liba przęseł 5, rozpiętość przęsła 48 metrów, 77 metrów, 250 metrów, 77 i 48. O, komunikacja. Mostem kursuje autobusy, ostatnie przystanki przed mostem to Siekierki Sanktuarium na lewym brzegu i most Siekierkowski po prawym. W 2014 roku most był najruchliwszą przeprawą mostową w Warszawie. Nie wiem, czy teraz Trasa Łazienkowska nie ma lepszego wydania. Z 21% udziałem ponad 111 tysięcy pojazdów na dobę, co jest znacznym wzrostem w stosunku do lat poprzednich. W 2012 roku most był trzecią najruchliwszą przeprawą w Warszawie z udziałem rzędu 18% w całości ruchu mostowym w mieście, a w 2012 pokonywało go przeciętnie 98 856 samochodów, 22 udziału, co stanowiło nieco niższy wynik niż w 2011 roku. 104 640 samochodów, 21% udziału w rynku mostów w Warszawie i było trzecim wynikiem wśród wszystkich mostów w Warszawie. Trasa Siekierkowska. Ciekawostki. Niejednokrotnie pojawia się pomysł zmiany nazwy mostu. Proponowano m.in. nazwę mostu Wiktorii Wiedeńskiej lub mostu imienia generała Antoniego Chruściela Montera. Ostatecznie wszystkie propozycje odrzucono. W 2012 roku pojawiła się propozycja, żeby most otrzymał imię Bolesława Prusa. No. Linki zewnętrzne, okej, okay, to nas już nie interesuje. I tak, jedziemy teraz już na trasie Siekierkowskiej. I w tym miejscu, właśnie jedziemy obok naszego kościoła. Jakbyście byli ciekawi, a jestem przekonany 100%, że jesteście ciekawi, to jest Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Będziemy mieli tutaj parę ulic przy okazji też, co jest niespotykane, jak się jedzie gudą kompletnie, no ale tak. Tutaj już jest Aleja Józefa Becka, ale coś bym wam więcej jeszcze powiedział na temat naszej trasy Łazienkowskiej, Siekierkowskiej chciałem powiedzieć. No, trasa Siekierkowska, no ale najpierw zanim to tylko wam powiem, że teraz przejeżdżamy przez ulicę Gwintową i od razu za chwilę mamy kolejny przejście dla pieszych właśnie tam dalej, to jest Gościniec. I dalej już jedziemy prosto naszą trasą. Tu jest dużo jeziorek, tutaj zapraszam serdecznie, może nie aktualnie, ale jest tutaj dużo ciekawych ścieżek rowerowych do pojeżdżenia, a jak widzicie tutaj jedna się odjeżdża i się jedzie obok jeziorka. Ja akurat nie wiedziałem zbytnio, gdzie to wszystko odchodzi i w skrócie chciałem jechać jak najszybciej. Dobra, ale wracając do meritum, czyli i to jest Łacha Siekierkowska, jakbyście byli ciekawi, to jeziorko za chwilę obok, które będziemy mijać. Natomiast wracając do meritum, czyli do trasy Siekierkowskiej, trasa szybkiego ruchu, która biegnie od węzła z Aleją Witosa i ulicą Czerniakowską do węzła ulicy Marsa i ulicy Powieckiej i ulicy Ostrobramskiej. Jej długość wynosi 8,1 km, zaś nazwa trasa Łazienkowska odnosi się do następujących arterii: Aleja Wieniawa Długosza, Most Siekierkowski oraz Aleja Becka. Okej. Okay. Historia. Najstarsze pomysły dotyczące połączenia Grochowa z Mokotowem pojawiły się już na początku XX wieku. Tak. XX wieku. Dobrze, już musiałem sprawdzić, bo czasami się mylę. W 1916 roku w okresie międzywojennym opracowano bardziej szczegółowe plany przyszłej drogi. Mapa z 1935 roku, część 1 i część 2, przewiduje trasę biegnącą od placu Berniejskiego przez Siekierki w rejonie dzisiejszego ulicy Rodzinkowej mostem na Pragę, gdzie dalej kierowałaby się rejonem dzisiejszej ulicy Afrykańskiej na Kępę Gocławską, gdzie wchodziłaby na Grochów pomiędzy ulicę Cydlikową i Bratysławską, by dalej pobiec łukiem ku Grochowskiej. Ówcześnie plany nie pokrywają się ani z dzisiejszym przebiegiem trasy, ani z przebiegiem dzisiejszej trasy Łazienkowskiej. No, taka ciekawostka. Okej. Okay. Jak widzicie, tutaj trochę już wykręciliśmy i za chwilę dojedziemy do kolejnej ulicy, którą będziemy mijać. I to jest ulica... O! Jaka skromna nazwa tej ulicy. Polska.
ale o niej wam za dużo nie powiem w dzisiejszym odcinku, może jak będziemy w kolejnych jeździć bardziej. Tutaj jeszcze to wam więcej na tej ulicy powiem. Dalej, co do jeszcze historii naszej, bym wam dużo powiedział. Druga wojna światowa niedługie lata przekreśliła możliwość realizacji inwestycji, a w PRL-u taka trasa była niepotrzebna. Dużo konieczniejsza okazała się wybudowana w latach 70. XX wieku trasa łazienkowska. Dopiero budowa osiedla Ursynów wymogła powrót do dawnej pomysłu tzw. trasy Łuku Siekierkowskim. W 1982 roku rozpoczęto projektowanie trasy, uwzględniono ją w planie zagospodarowania. Budowa trasy ruszyła jednak dopiero 1 marca 2000 roku. Tego dnia wbudowano kamień węgielny. Realizacja pierwszego odcinka od ulicy Czerniakowskiej do ulicy Wału Międzyszyńskiej wraz z drogami dojazdowymi oraz podwieszanym mostem potrwała ponad 2 lata. Jej oficjalne otwarcie 22 września 2022 roku dokonał prezydent RP Aleksander Kwiśniewski. RP? Una boga, to powiem wam. Kolejnym etapem było otwarte 25 stycznia 2005 roku przedłużenie trasy do węzła ulica Bora Komorowskiego, po czym ruszyła budowa odcinka do ulicy Ostrobramskiej, gdzie jednocześnie rozpoczęto budowę ogromnego węzła z kilkoma wiaduktami oraz rozległym rondem. Pierwotne plany zakładały ukończenie całości w 2006 roku. Opóźnienia wymogły jednak przesunięcie tego terminu na później. No i no ma. Dalej to już jest o rondzie Marsa i tak dalej. Tego wam już na razie nie będę tutaj instruować was. I jesteśmy przy pierwszej naszej większej ulicy, czyli przy Alei Polski Walczącej. I jak mi się odwiesi, to wam powiem coś więcej na tamtej alei. Aleja Polski Walczącej, ulica biegnąca na Mokotowej, biegnąca od ulicy Czerniakowskiej do Alei Beka, trasy Siekierkowskiej i kawałek teraz dalej tam się jeszcze ciągnie, bo jest przedłużona. Okres powstania to jest 2017 rok i to jest bardzo dobry skutek poza tym, do pewnych miejsc, na przykład do Śródmieścia. Okres powstania to jest 2017-2019, długość 1420 metrów i nie znajdują się przy niej żadne domy, bo nie ma żadnego numeru do tej ulicy. Natomiast są różne ulice odbiegające do pobliskich osiedli. Historia? Historię to może przeczytamy, kiedyś nie będziemy jechać, bo teraz jestem przekonany, że kiedyś to na pewno nastąpi. Aleja Józefa Becka, czyli tą, którą jedziemy teraz obok. Aleja będąca częścią trasy Siekierkowskiej. A, i w ogóle, my byliśmy teraz w Siekierkach i za chwilę właściwie już my wyjedziemy od razu do Czerniakowa. Tak pomijawszy, no niestety nie miałem okazji wam więcej powiedzieć na razie Czerniakowa i Siekierki, ale... W kolejnych odcinkach nie będę mieć więcej czasu. Tak czy siak. Aleja Józefa Becka. Aleja będąca częścią trasy Siekierkowskiej na Mokotowie, która biegnie od ulicy Czerniakowskiej do mostu Siekierkowskiego. Patronem ulicy jest Józef Beck, polski polityk, minister spraw zagranicznych w okresie międzywojennym. Najstarsze projekty przeprowadzenia przelotowej ulicy w tym rejonie sięgają czasów międzywojennych, o których przed chwilą mówiłem. Jednak jej projektowanie rozpoczęto dopiero w 1982 roku, ale ją wybudowano w latach 2000-2002 w ramach budowy trasy Siekierkowskiej i mostu Siekierkowskiego. Oficjalne otwarcie, tak jak mówiłem, było 22 września 2002 roku. W ramach budowy alei powstało także skrzyżowanie z nadal planowaną Czerniakowską BIS, czyli ulicą, przed którą przejeżdżaliśmy, Aleją Polski Walczącej. Bo musicie wiedzieć, które właśnie dopiero w 2007 roku połączono dopiero tymczasowo z jezdnią tam Siekierkami i dopiero właśnie niedawno, tak jak mówiłem tutaj, które to było, Aleja Polski, w 17 dopiero właśnie zostało to otwarte, więc... Dużo, długo naprawdę czekał ten węzeł, żeby w końcu jakiś tam pojawił się większy ruch niż zerowy przez bardzo długi okres czasu. Dalej, ulica rozpoczyna swój bieg od ulicy Wincentego. No to chyba tutaj już nie ma zbytnio jakichś ciekawych, porywających informacji, jak się domyślam. No i tak, jesteśmy w Czerniakowej już raczej. W sensie tak sądzę. A czy tak jest? Tego nie wiem. No ma, mniejsza z tym. Czerniaków. Osiedle i obszar miejskiego systemu informacji dawnej wsi położone na Dolnym Mokotowie. Ograniczone ulicami Czerniakowską, Aleją Witosa, Jeckiego, Wrocławską, Zachodni Brzeg Jeziora Czerniakowskiego, Aleją Becka, Alei Polski Walczącej,
tu już jesteśmy, batalionu AK Bałtyk, pułku AK Wilgar oraz południową granicą wodociągów. No tak, wodociągi. Pierwsze ślady osadnictwa są datowane na 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Wow, to chyba najstarsza część Warszawy, bym powiedział. A najstarszym znalezionym zabytkiem jest krzemienna siekiera, znaleziona przy ulicy Idziekowskiego za okresu powstania wsi Czerniaków. Uznaje się średniowiecze, a w XVIII wieku została włączona do parafii jezdniowskiej. Stanowiła jedną całość z Czaranowem, obecnie Siekierki, i Siedlcami, obecnie Siedlce. Od nazwy wsi Czerniaków swoje nazwy rodowe wybrali potomkowie Janusza Starego. W 1683 roku znalazła się w rękach marszałka Wielkiego, dojrzamy już do stacji, koronnego Stanisława Henrykusza Lubomirskiego, który postawił szpital czerniakowski obecnie w rejonie emisji Siedlce. Dobra, no i co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z ciekawymi informacjami, bo naprawdę nie sądziłem, że odcinek jest aż tak bardzo stary. Jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie go w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek. No i co tu dużo mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!